Śmiertelny wypadek we Wrocławiu. Auto wjechało w przystanek wypadek we Wrocławiu. BMW wjechało w przystanek. Jedna osoba zginęła na skutek wypadku, do którego doszło w czwartek rano we Wrocławiu. Na ulica Grabiszyńskiej zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich wjechał w przystanek tramwajowy. Droga jest zablokowana. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Grabiszyńskiej i Kolejowej przed godziną 7:00. Dwa samochody przemieszczały się w stronę centrum miasta, lewym pasem poruszało się BMW, a prawym pasem Audi. Kierowca Audi wykonał manewr zmiany pasa ruchu na lewy, niestety nie zauważył, że tym samym pasem porusza się obok niego pojazd marki BMW. Doszło do zderzenia, po czym BMW zostało podbite przez krawężnik który ogranicza wyspę przystankową. Stało się to tak nieszczęśliwie, że samochód koziołkował i wpadł na przystanek, na którym nad tramwaj oczekiwał mężczyzna, przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podkomisarz Wojciech Jabłoński. Śmiertelny wypadek we Wrocławiu jak dodał, 74-latek zginął na miejscu. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Nie zostali poszkodowani. Samochodem BMW kierował 22 latek, a pojazdem marki Audi 67 latek, powiedział policjant. Uszkodzony został także trzeci pojazd, który znajdował się przed samochodami uczestniczącymi w zdarzeniu. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Po wypadku zablokowana jest droga w kierunku centrum.